Mateusz, to może nie był jeszcze mecz twojego życia, ale zagrałeś dzisiaj naprawdę doskonale, zbierałeś te piłki. Miałeś taką przeczucie przed meczem, że będzie dobrze? Znaczy tak, jestem zadowolony, że mogłem tak bardzo pomóc drużynie. Tak naprawdę to wszyscy na to zapracowali. Ja tylko mogłem obronić i tak jakby pozostawić nasze konto na zero z tyłu. Cieszymy się z 3 punktów. Coraz bliżej mamy tak jakby do lidera. Coraz bardziej wierzymy w awans. Także nic innego, tylko piąć się w górę i aby dalej trzymać tą pasę. Jak oceniałeś dzisiaj rywali, jeżeli chodzi o ich ataki? Znaczy tak, moim zdaniem zagrali naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Taka drużyna tutaj w trzeciej lidze rzadko się zdarza, który ma tak dobrych atakujących. Także pozytywnie oceniam tą drużynę. Naprawdę podeszliśmy do nich z wielkim szacunkiem. Dzięki temu się udało i 3 punkty wieziemy ze sobą do Warszawy. Ale twoi koledzy z formacji defensywnej również dzisiaj grali bardzo pewnie i skutecznie przede wszystkim. Tak, to fakt, jak najbardziej. Ja zresztą, no mówię, na to pracuje cała drużyna i defensywa i wszystko. No tak naprawdę też nas trochę, były takie momenty, gdzie nas trochę przycisnęli i musieliśmy wyjść z tego cało i udało się. Jak widać, wszyscy są zadowoleni, wszyscy mają uśmiech na twarzy. Możemy szczęśliwi wracać. To możemy zaprosić kibiców na niedzielę? Możesz w naszym imieniu? Pewnie, że tak. Zapraszam was wszystkich na mecz z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Na 11 rano. O 11 rano, dokładnie. Dziękujemy ci.